Enni, witam Was na moim kanale. Dzisiaj kolejne nowości, kolejne zakupy, tym razem ze sklepiku Gosi i tam zamówiłam sobie papiery z Mintaya, nowe w przedsprzedaży, a później jeszcze robiłam zamówienie łączone, bo jeszcze wyszła kolekcja ze Scrap and Me i również zapragnęłam ją mieć. No i poza tym przy okazji wzięłam sobie tutaj różne inne też drobne takie zakupy i też trochę starszych kolekcji, ale może ktoś nie widział, więc na koniec jeszcze pokażę coś z bardziej takich starszych papierów dla tych, którzy gdzieś tam no zaczynają tę przygodę ze scrapbookingiem, może akurat jeszcze nie widzieli. Także mam nadzieję, że znajdziecie tu coś dla siebie i nie przedłużając, zapraszam na taki haul zakupowy. Jak sklepik Gosi, to są i oczywiście gratisy i zaczniemy od różnych pasków. Zobaczcie jaki plik, więc tutaj naprawdę możecie się spodziewać fajnych gratisów i tak szybciutko, tu jeszcze wiecie, ta ulotka taka z Craft O'Clock z namiarami do nich, Hello Beauty paseczki, tutaj mamy Woodlanda, też już takie bardziej znane, basicowe. Tutaj mamy te flowersy różne takie, też już widzieliście. No to są te takie bardziej znane. Takie. To. Tu są śliczne gwiazdeczki do jakichś takich bardziej dziecięcych. Różne tła, krata. Coś bardziej na zimę. Tu jednostronne. Takie bardziej jakieś takie dyskotekowe było. Serduszka też całkiem fajne. Tu takie różne paseczki. O. I takie też bardziej coś już na zimę. Krata. I tu coś takiego. No i dalej mamy już takie całkiem fajne. Króliczki urocze. Też już myślę, że wszystkim dobrze znane. No i paski te mam pierwszy raz, ale to jest z tej kolekcji, jak tutaj widzicie. Te zegary już akurat miałam, one też są dwustronne, mniejsze, większe. To też pierwszy raz dostałam, takie fajne, z zegarami. Chociaż... Bo te cyferki, te bileciki kojarzę, ale nie kojarzę tego tła jakoś tak. Tutaj coś takiego. I takie jakieś, nie wiem, kawałki materiału czy coś. No i bardzo fajny Craft O'Clock z ery techniki. Te akurat już miałam, ale tych już żadnych nie. Przepiękne żarówki. Pierwszy raz w ogóle je widzę. Tutaj taka blacha i rdza. Tu są żarówy i takie też z trybami, z tym kapeluszem. Dalej to, tu to w kształcie serca mi się zawsze podobało. I z tyłu zobaczcie jaki czat. No ja u nikogo jeszcze nie widziałam tych pasków akurat. Pierwszy raz też ja je dostałam. To też jest piękne. No i to już akurat miałam, ale fantastyczny jest ten pasek z tymi szachami. No i na koniec ten z tym takim dżentelmenem i tu z tyłu coś takiego jest. Że sporo już pasków do wykorzystania. Mało tego, jeszcze dostałam sporo arkuszy. Pierwsze co to takie te ślimaczki i kotki, już też dobrze wszystkim chyba znane, i królisie. To już myślę, że tutaj też córcia to dostanie do wycinania. Tutaj taka fajna koronka, też to kiedyś miałam, więc pewnie się ją podzielę. Tu z kary i liny, więc też super, bo mam tą kolekcję. Gdzie więcej. Serduszka. I właśnie coś, co mi się przyda, żeby mieć więcej mat na zdjęcia, więc ekstra. Z tego się bardzo ucieszyłam. Motylki. Też taki fajny arkusz na jakieś kartki. Tutaj jest piękne takie tło, ale z drugiej strony są te wycinanki morskie. Takie różne karty na zapiski i kolejne. Takie dechy z kwiatami. I ostatni arkusz to kropeczki i z drugiej strony też są różne takie karty na zapiski czy na jakieś ATC. Tutaj te obrazki, no w różny sposób można to wykorzystać, więc bardzo, bardzo dużo gratisów. Bardzo też się cieszę. Zawsze to jest tutaj miłe w sklepiku Gosi, że jest aż tyle po prostu rzeczy do wykorzystania dodatkowo. No i co ja kupiłam? Najpierw, zanim Wam pokażę te nowości, to kwiatuszki, które gdzieś tam sobie przy okazji dołożyłam. To były chyba te margaretki, jak dobrze pamiętam, się nazywały. I tu brałam jedne różowe, a drugie brałam w innym kolorze, ale niestety nie było. I zostały mi zamienione na takie, ale również bardzo fajny kolor, podobają mi się, więc nawet nie wiem, czy nie są lepsze od tych, co ja chciałam. Kolejne to takie różyczki, bo też mi się już trochę pokończyły, więc wzięłam sobie kolejne do wykorzystania, i im większe, i mniejsze. I jeszcze tutaj brązowe też, małe i takie trochę większe. No i pręciki w takich fajnych kolorkach. Tutaj taki róż, mniejszy i też takie z większymi główkami. Czerwone już do świątecznych kwiatuszków. I też takie śliwkowe. Śliwka w czekoladzie. Pasowałoby do kolekcji z Craft O'Clock. I takie fioletowe z takimi, wiecie, długimi główkami fajnymi. Też takich nie mam, więc mi się spodobały. Więc to takie, wiecie, dodatki tylko przy okazji, które sobie wzięłam. No i teraz przejdźmy do nowości z Mintaya, które no już pewnie wielu z Was widziało, ale dla tych, co jeszcze nie widzieli, to zapraszam. Też będą właśnie, tak jak mówię, jeszcze inne rzeczy później, także jak ktoś widział, może sobie ewentualnie przewinąć. I co ja wzięłam? Najpierw może zacznijmy od bloczków, tych takich z różnymi wycinankami i tłami. Powstały właśnie takie tła koronkowe. I nad tym się długo zastanawiałam, ale właśnie większość koronek mam w beżach, w bieli, no głównie takie jasne. A tutaj kolorystyka jest troszkę inna, więc stwierdziłam, że wezmę sobie jednak. Warto takie coś też mieć. Ewentualnie można się też podzielić. Tu na przodzie jest taka koronka i z tyłu jest taka sama, tylko w troszkę innym odcieniu. I to wygląda tak, że wszędzie jest taki sam wzór, tylko są właśnie różne kolory. Mam tak w przybliżeniu. Pokażę, dlatego że to jest takie dosyć jasne. Fioletowa. Taka bardziej miętowa, niebieska, różowa. I tu chyba już od początku, tak. Cztery razy się to powtarza. Warto takie coś mieć, więc w końcu trafiło do koszyka. No i wzięłam sobie ten wedding book. Bardzo, bardzo mi się spodobał. Więc no, chciałam mieć. Też wcześniej z Craft O'Clocka podobny wyszedł i właśnie ich nie brałam, bo bardziej spodobały mi się te mintajowe. Tutaj jeszcze na przodzie mam taką fajną koronkę. I z tyłu też jest taka. No i tutaj z jednej strony mamy wycinanki, a z drugiej strony też takie różne koronki w różnych kolorach. Tu Wam pokażę mniej więcej, bo to wszystko jest to samo. I oglądamy wycinanki. Na przodzie przepiękne pary młode i takie dłonie właśnie trzymające się tutaj razem już z obrączkami po ślubie. I co mi się podoba, że w końcu nie ma samych blondynek, bo w większości papierach zawsze były blondynki, a tutaj mamy brunetki i nawet właśnie coś dla pań rudych. On super, że też trochę w innych kolorach są no te pary włosów, bo wiadomo, jak chcemy pod kogoś spersonalizować, to to jest ważne. No i tutaj mamy już ubiór ślubny, sukienkę, garnitur, wiadomo, buty, szpilki i przepiękne obrączki. I takie proste, bez żadnych ozdobników. I tutaj z takim kryształkiem, muchy, jakieś tam kwiatuszki. Piękne są. No i torty przeróżne, więc tu już w ogóle do koloru, do wyboru. To w ogóle było ze starszej kolekcji. Torcik jeszcze ją mam, więc będę miała dodatkowo. No i szampan, kieliszki, różne inne dodatki takie ślubne, fajne na stół. No i kolejne to są samochody, takie różne kapliczki, serduszka, no też fajne. I jakieś tam elementy kojarzące się typowo ze ślubem, prezenciki, serca, gołąbki, banerki i takie tam właśnie różne. I wianki, wianki i serducha w różnych kolorach. Też do danego klimatu można dopasować. Tu jest coś idealnego na ślub w stylu boho. No i to już się tutaj powtarza razy 4. Przepiękny blok, bardzo, bardzo mi się podoba. Jestem strasznie z niego zadowolona. No i następny, który chyba jeszcze bardziej mi się spodobał, Baby Book. Coś, czego brakowało faktycznie, bo mamy bardzo mało taki grafik z kobietami w ciąży. I na wstępie, na okładce mamy takie paski, więc też można sobie fajnie na tła jakieś wykorzystać, takie fajne kolorki. I tu mamy właśnie te panie, o których przed chwilą mówiłam, kobiety już w ciąży, testy ciążowe, tutaj ze zdjęciem USG. I również jest fajne to, że są no, w różnych kolorach włosów. Jakieś takie baloniki z serduszkami. No przepiękne są. Super. Tym bardziej, że ja jeszcze, no już któryś raz powtarzam, że nie zrobiłam swoich albumów ciążowych. Więc ekstra. Teraz jeszcze będę robiła album dla mojej dobrej koleżanki, która niedługo rodzi, więc też można na początku dać jej coś z okresu ciąży w albumie. Zobaczę, jak tam zrobię. Tutaj z tyłu znowuż są kropki w różnych kolorach. Tak wam na szybko pokażę. No i tu dalej po tych kobietach mamy już dzieciątko, które przyszło na świat. No i po prostu te bobaski są takie urocze. Strasznie mi się podobają. Tutaj ta pupeczka, takie urocze. I te ręce tutaj tatusia, mamusi i dzidzi. Tutaj właśnie jak się trzymają za ręce z tą opaską ze szpitala. No mamusie już para. Piękne są. Strasznie mi się to podoba. No i tutaj elementy takie dziecięce. I wózek, i kołyski. Śliniaczki, beciki różne, buteleczki, no świetne. Dalej ubrania, ale zobaczcie, jakie urocze. Ja normalnie sama bym chciała mieć w realu, no chciałabym mieć, jak miała maluszka, takie ciuszki, bo są tak piękne, ale tutaj z takimi falbankami. Te buciki, zobaczcie, z tymi kwiatuszkami. No tutaj taki elegancki zestaw. Tu też, no, piękne. I te też buciki. Chociaż takie akurat mój synek miał podobne. Tak samo taką bluzkę z szelkami namalowanymi na niej. Jest fajne. No i dalej mamy zabawki. Więc już w ogóle misiu, króliczki, same takie też elementy, które lubiły moje dzieci, ponieważ mój synek, jak był malutki, bardzo lubił się bawić różnymi ciufciami i wszelakimi właśnie zabawkami do ciągnięcia, tak jak tutaj jest. Miał też dużego misia, którego mu kupiliśmy takiego ogromnego. A moja córcia od małego, też już nieraz o tym mówiłam, uwielbiała króliczki i kotki. No i oczywiście standardowo mieli takie zabawki jak klocki, jak tą piramidkę, więc wszystkie takie elementy, które moje dzieci miały za dziecka. No i tutaj mamy cyfry i takie jeszcze dodatkowe ozdobniki. Możemy sobie w albumie ponumerować miesiące na taki album z pierwszego roku życia. No i tutaj już jest od początku wszystko. Więc prześliczny bloczek, bardzo, bardzo mi się podoba i strasznie się cieszę, że coś takiego wyszło. No i teraz kolekcje, wyszły 4, ale no ja się zdecydowałam tylko na jedną, jeżeli chodzi tutaj o Mintaję, ponieważ reszta, no nie moje klimaty, ta świąteczna no jakoś tak mnie nie przekonała, mam takich dużo podobnych, taka potem była bardziej do journali, notesów, to też nie potrzebuję na dzień dzisiejszy nic takiego, a trzecia kolekcja to była taka już bardziej przepiśnikowa, wziąłam sobie z tych kolekcji tylko jakieś elementy do wycięcia, ale jeżeli chodzi o kolekcję, na którą ja się zdecydowałam, no to na leśną i też jak zobaczyłam na początku zapowiedź tej kolekcji, no to tak sobie pomyślałam, a kolejna leśna pewnie też nie będę brała, bo już mam dużo, ale jak już ją pokazali w całości, no to przepadłam, bo po prostu to nie jest taka typowo leśna kolekcja, tam była taka kolekcja pełna magii, taka bajkowa, no z drzwiami do takiego magicznego lasu, strasznie mi się klimat tej kolekcji spodobał, no jest świetna, a poza tym nawet jak jest dużo takich kolekcji, to też dużo zdjęć można do takich papierów tego typu dopasować, bo czy z jakichś tam spacerów po lesie, czy właśnie z jakichś takich wycieczek, gdzie my mamy zwierzątka różne, no do wielu zdjęć będą takie papiery właśnie różne pasować, także tego nigdy nie za dużo. I z tego wzięłam sobie, słuchajcie, mały bloczek. Te elementy dodatkowo już wycięte. I arkusze dodatkowe. Właściwie jest ich tu tyle, że jest prawie cała duża kolekcja, tylko w trochę innym układzie. Stwierdziłam, że tak będzie mi to lepiej wziąć, ponieważ jeżeli chodzi o te grafiki, są cudowne, ale z rozcięciem ich będzie problem. Także ja stwierdziłam, że najlepiej będzie z tego po prostu zrobić mniejszy album, taki 15×15 i użyć do tego małej kolekcji, żeby też gdzieniegdzie na jakichś chociażby klapkach nie dawać żadnego zdjęcia, żeby też te papiery były częściowo przykryte, ale częściowo też zdobiły ten album. Gdzieś tam mam na to pomysł, ale wiadomo też duże papiery no też będą fajnie się tam sprawdzać, ale no nie wszystkie da się tak fajnie rozciąć. A to, co zostanie, to jeszcze wykorzystam na jakieś kartki, czy tam coś innego, jak mam tak też więcej elementów, więc ja po prostu z dużych sobie wzięłam więcej tych arkuszy, które mi się podobały, na które mam pomysł, jak to podzielić, gdzie potrzebuję takich dużych też na okładkę, a te, które mi się w ogóle nie podobały, bo by mi się nie sprawdziły za bardzo w albumie, to ich w ogóle tutaj nie brałam, więc w sumie wyszło tak, jakbym brała dodatkowo dużą kolekcję, tylko w trochę innym układzie. W sumie to najpierw kupiłam tylko kilka arkuszy, ale potem mi się tak spodobały, że za tym drugim razem sobie je po prostu domówiłam. No jak zobaczyłam w realu, bo po prostu kolekcja na żywo jest jeszcze piękniejsza niż jak ją pokazywano gdzieś tam na live'ie. Na zapowiedzi, na zdjęciach. I już Wam pokazuję, jak ona się prezentuje. Woodland. Tu z przodu są takie karty. Właśnie fajnie, że już nie ma tych takich drobnych, tylko są takie większe. Już przepiękne są. I tu słuchajcie, pierwszy arkusz, takie wrota do lasu. I to nawet już fajnie wygląda. Wyglądać będzie na okładce. Słuchajcie, tylko to. Papier pod to jakiś. Już mamy okładkę. Bo to jest tak piękne, że tutaj więcej nie trzeba. I akurat otwieramy album i zaglądamy do tego magicznego świata. I tak się zastanawiam, czy to nie będzie okładką. Pewnie nie jedna osoba na to wpadnie. Tutaj takie piękne dechy z tyłu są. Drzewo, to też fajnie by się sprawdziło również na okładkę. No tu zobaczę, jak to jeszcze rozgryzę. Ale jest śliczna ta grafika. Coś pięknego, tym bardziej, że jako mała dziewczynka zawsze marzyłam o domku na drzewie. Tutaj takie bardziej właśnie strona layoutowa. Więc to mi się mniej podoba, ale tutaj już też znowu przepiękne to jest. I te zwierzątka w ogóle jakieś śliczne są. Tu takie już tło. Tu idealnie na jakieś tam tła pod wodospady i różne takie inne. Coś takiego, taki wianuszek. A z drugiej strony jest taki pień. I tutaj właśnie spokojnie można mały arkusz wykorzystać, bo tu dajemy zdjęcie i wystaje tylko kawałek pnia spod tego zdjęcia i te kompozycje kwiatowe, ale jeżeli chodzi o duży, no to już taki rozcięty, duży arkusz, no nie byłby zbyt fajny, więc w dużych papierach to jest typowo strona, moim zdaniem, layoutowa, dlatego tego właśnie nie chciałam brać w ogóle, jeżeli chodzi o duże arkusze. I tutaj mamy też coś fajnego na tła, takie różne kompozycje kwiatowe, wianki, właśnie też takie plastry, drzewa i tu coś też pięknego, magicznego, tajemniczego. Te świetliki są prześwietne. No i takie malutkie karty tutaj jeszcze są. Ale właśnie jest fajnie, że z tyłu są już takie duże. I tutaj z drugiej strony są takie ramy. No i tutaj już wiadomo jest wszystko od początku, ale kolekcja jest boska. I na szybko Wam pokażę, jak to wygląda w dużych. Tutaj sobie wzięłam 3. I słuchajcie, to też można fajnie użyć na okładkę, jeżeli użyjemy samych tych drzwi, na przykład. Ale jak to na przykład tu rozetniemy, mamy fajną kieszonkę. Tu rozetniemy, mamy taki fajny, roślinny belly band. Więc kombinować można. Można też to tak, wiecie, porozcinać. No, z tym myślę, że sobie idzie fajnie poradzić. To wiadomo, że się bez problemu wykorzysta, dlatego tu wzięłam aż, tak jak mówię, 3. Tu dalej jest to. I tu głównie mi się spodobał ten arkusz, chociaż tutaj też tu obetniemy i mamy kieszonkę. I nawet to drzewo spokojnie można by było gdzieś jakoś użyć jako nawet zamknięcie jakiejś klapki, gdzie mamy same takie okna i drzewo. No gdzieś będę kombinować, mam na to konkretny pomysł, więc jak zrobię, to zobaczycie. Tu sobie wziąłam 2, tego też wziąłam 3, bo to też mi się bardzo, bardzo podoba. I 2 te. Z tymi pięknymi tutaj świetlikami. Dodatkowo oczywiście karty, ale tylko jedne. Jako dodatki takie do albumu, czy właśnie jakieś takie maty na mniejsze zdjęcia, na zapiski. Ja lubię wykorzystywać te karty ogólnie w albumach. No i 2 arkusze z elementami do wycięcia. Bo tak jak mówię, jak zostanie tych papierów, to potem z reszty będę robiła kartki, czy jakieś mniejsze prace, czekoladowniki, więc chciałam mieć więcej tych elementów w razie czego. I jeszcze wzięłam dodatkowo to. Z tego nie biorę często. Brałam tylko takie elementy w tej kolekcji, która mi się tak bardzo podobała, Nightfall, ale tutaj też się na nie zdecydowałam, ponieważ no, ta kolekcja bardzo, bardzo mi się podoba. Jak już wzięłam sobie tylko jedną, to stwierdziłam, że sobie jeszcze dorzucę. Różnicą tutaj między tymi elementami a tym, co mamy tutaj, to jest to, że mamy zwierzęta w odbiciu lustrzanym, mamy jakby po 2 zwierzątka, tutaj jest tylko po jednym z nich. Mamy dodatkowo te różne napisy, Kompozycje te kwiatowe są troszkę inne. No i wiadomo, niektórych elementów jest więcej, niektórych mniej. Ale tutaj się dużo nie różni. Tu na przykład mamy muchomorka takiego pojedynczego i inne. Tu znowuż mamy w elementach takie grzyby już po kilka w kompozycji. Tu jeszcze mamy jakieś piękne takie fajne malinki. Więc są jakieś tam różnice. Tu mamy coś takiego. No sami możecie sobie tutaj zatrzymać i trochę porównać, jak to mniej więcej wygląda. Już nie będę tego wyciągać, bo by to zajęło za dużo czasu. I lecimy dalej. Jeżeli chodzi właśnie o pozostałe kolekcje, to tak jak mówiłam, wziąłam sobie tylko jakieś na przykład dodatki do wycinania. Nad tym się zastanawiałam, ale ze względu, że moja córcia bardzo lubi kotki, jeszcze w białym kolorze to już w ogóle, a mój synek pieski, no to stwierdziłam, że sobie to wezmę, ponieważ tutaj są te zwierzątka. Są też przepiękne kompozycje kwiatowe, które można użyć również do kartek jakichś urodzinowych, a resztę takich typowo przepiśnikowych elementów właśnie dodam kiedyś do jakiegoś przepiśnika. Ta czerwień również fajnie by pasowała w jakichś takich przepiśnikach świątecznych, jako takie dodatki. Więc zobaczymy. No ten wałek to już w ogóle... Fajne są, same elementy są fajne, chociaż trochę mnie zastanawia ten kot, on wygląda po prostu jakby nie miał nóg, bo tak dziwnie siedzi, są schowane, ale no dziwnie to wygląda moim zdaniem, bo cały kotek jest uroczy, ma fajną tą buźkę, tylko właśnie te nogi jakoś tak dziwnie tutaj ułożyli, jeżeli mam wyrazić swoją opinię. Więc to tutaj z tyłu są dechy, jakby to kogoś interesowało, ale w większości chyba każdy używa tej drugiej strony. I dodatkowo wzięłam sobie akurat tylko jeszcze do tej kolekcji te karty. No właśnie, na jakieś notesiki dla dzieci i jakieś tam dodatki do albumów. Także to. Aha, z tyłu są jeszcze takie ramki, jak to zawsze w Mintajach. I elementy świąteczne. Kolekcji nie brałam, ale one będą fajnie pasować do różnych papierów z Action, więc wiecie, papiery tam są same tła. Można używać oczywiście tych loose paper bloków, ale jednak takie grafiki są zawsze jakby nie było trochę fajniejsze, więc taki arkusz wzięłam. To dosyć fajne. Z tyłu są takie kropki, nie, to nie są kropki, to są nie, kropki, ale tak trochę jak takie bombeczki wyglądają. No i ostatnia kolekcja to już była, bo ta to się nazywała Time of Wonders. Jakoś tak. A tu jest kolejna, no właśnie taka ze wspomnieniami, z listami. No i oczywiście ją wzięłam, bo klimaty vintage, ale trochę takie inne kolory, bo zwykle vintage były w brązach, a tutaj mamy taki bardziej kobiecy styl. No to jakieś kartki będą fajne. No tu coś takiego jest z tyłu. No i jeżeli chodzi o Mintaya, to wszystko z nowości, ale jeszcze tak jak mówiłam, chyba skusiłam się jeszcze na Scrap and Me. Najnowsza kolekcja po prostu mnie powaliła. Przepiękne kolory. Też taka trochę w klimatach vintage. Powiem wam, że z wszystkich kolekcji, jakie wyszły do tej pory z Scrap and Me, prócz tej dziecięcej, która kiedyś tam była z hulajnogami, z dziećmi, bo tam mi się do tej pory podoba, jest przepiękna, to chyba moją taką drugą ulubioną kolekcją będzie to. Wiem, że są fiolety w tych papierach, ale nie, chyba ta mi się nawet bardziej podoba od tych fioletów. No piękna ta kolekcja jest. Zachwyca mnie kolorystyka, jest też tak, no niedużo jest papierów takich w czerwieniach. Więc to też mi się podoba. Romantyczna, kobieca, pewnie ją już widzieliście, więc tak na szybciutko. Tutaj są przepiękne ramki z kompozycjami kwiatowymi, bez motyla. Akurat te motyle były podobne w Craft O'Clock. Tu różne takie koła, tylko serwetka w tle i już na środek kartki. I ten arkusz strasznie mi się podoba, jest boski. Jeszcze w tle są różne napisy. Druga strona to już takie chlapania, też jakieś napisy, to już tak mniej, ale te po prostu z kompozycjami kwiatowymi, te intensywne kolory tego, to jakby w ogóle jakieś różne listy porozrzucane, takie dawne, jak to się kiedyś pisało. Stąd nazwa vintage. Kolejny z tą ramą. I takie drobne kwiatuszki. One też zawsze fajnie wyglądają w kolekcjach od Scrap and Me. I tu jest coś takiego, a w tle tutaj nie wiem, czy to jest jakiś taki a la zegar, czy po prostu jakaś kostka. Tak, takie po prostu coś na tym. I koronka u góry i napisy. No i również ten arkusz bardzo, bardzo mi się podoba, taki mocno kwiatowy. A z drugiej strony jest taka już czerwień, głęboka, taka już trochę w bordo wchodząca. No piękne. Dlatego też dodatkowo wzięłam sobie kilka arkuszy z tej kolekcji, które mi się najbardziej podobały, czyli ten z tymi drobnymi kwiatuszkami i ten mocno taki kwiatowy. Do tego jeszcze do kolekcji zrobione są takie dodatki o nazwie Locks and Clocks i te klucze takie fajne. Już tu Karolina Czołba nawet jak pokazywała te papiery, mówiła, że jej się też z Harrym Potterem skojarzyło, mimo że nie ogląda za bardzo. Znaczy, nie jest fanką, bo oglądała. Ale ja też właśnie jak je zobaczyłam, to oczywiście pierwsza moja myśl była taka sama. Od razu pierwsza część mi się skojarzyła, jak Harry na miotle łapał klucza. No i też takie właśnie vintage. Też nawet ten element można sobie wyciąć i w jakiejś męskiej pracy użyć. No śliczne są, więc też sobie wzięłam. No i do kolekcji są również zrobione arkusze z kwiatami, więc wiadomo, od razu wzięłam. Pierwsze są takie, a drugie są takie. No te zdecydowanie bardziej mi się podobają. Jeszcze tu są takie słodkie, te biedroneczki malutkie. No coś pięknego. No i jak kwiaty, to i liście. Liście numer 5. I liście numer 6. Też jakichś takich jesiennych bardziej prac, ta kolorystyka. Więc to jeżeli chodzi o tą kolekcję Winter Garden. Ale jak już jesteśmy przy Scrap and Me, to jeszcze wzięłam sobie kilka dodatkowych arkuszy. Przede wszystkim aquarelles, ponieważ ja ostatnio dostałam kolekcję taką, ale no nie miałam kwiatów do tego, więc dwa arkusze, które wyszły, sobie przy okazji tego zamówienia wzięłam. I arkusze dwa ze starszej kolekcji, ale ja jeszcze mam z tego karty takie ze strony okładkowej i kwiaty, więc no... Wzięłam te dwa arkusze, były chyba jakoś tam w promocji i stwierdziłam, że można jeszcze śmiało zrobić 2-3 prace dzięki temu. Może na upartego więcej. Tu mi się bardzo podobał ten arkusz, to jest numer 3. Czyli takie dechy. I drugi z takimi wiszącymi bombkami, też piękny był, numer 7. Tu już takie dechy, wiecie, niebieskie. I patrzcie, jak to fajnie by wyglądało z tą kolekcją Something Else. No i właśnie do tego też wziąłam sobie dodatkowe arkusze, bo będę robiła z nich album dla mojego męża. I patrzcie, podobne, nie? Więc to jest jedno, a drugie się zdecydowałam na arkusz numer 9 z tymi fajnymi tutaj trybami, różnymi obliczeniami w tle. I z tyłu są te paski takie fajne. I jeszcze mam coś od Scrap Boys. Pierwsze co to te takie bloczki, które wypuścili. Ja się zdecydowałam tylko na te elementy vintage, no bo dlatego, że właśnie bardzo lubię ten styl. Reszty nie brałam, bo już mam tyle z innych firm, no, listków do wycięcia, kwiatów i tak dalej, że stwierdziłam, że już sobie to daruję. Te urodzinowe jakoś tak mi się nieszczególnie podobały, więc tylko wzięłam to. I tu też poza stylem vintage pomyślałam od razu o Harrym Potterze, bo jednak to się działo w takich czasach, że takie różne elementy vintage'owe również by pasowały. Tutaj piękne ramy, no i pierwsze elementy. Właśnie ta klepsydra spokojnie może iść do Harry'ego. No i tutaj sporo. Czy te świece, czy te kluczyki. O, tu lak, atramenty, pióra. Różne walizki, książki, aparaty. Gitara. I zegary oraz motyle. Takie metalowe jakieś, żeby dać napis. I listki oraz takie, wiecie, starodawne wrotki, jakaś tam ćma, motyl i maszyna do pisania. No i tutaj już jest od początku i to tutaj mamy w bloczku razy też 4. No fajny taki nawet. I wzięłam sobie, słuchajcie, jeszcze tą kolekcję Best Friends. Mam na nią konkretny pomysł, ale myślę, że większość z Was ją już zna, więc tak dosłownie, szybciutko, jak zrobię z niej album, to Wam pokażę, bo to jest stricte na album kupione. Będzie to album z naszych wypadów nadstaw. Bo tu mamy nie tylko chłopięce takie kolorki, ale i dziewczęce, więc myślę, że będzie pasować. No. I fajnie tutaj też są z tyłu już napisy. Albo po prostu z tyłu elementy do wycięcia. Dodatkowo wzięłam sobie też z tego dużą kolekcję, ale myślę, że już nie będę wyjmować, ponieważ arkusz z elementami do wycięcia też pokazywałam ostatnio, więc nie ma sensu już tego też otwierać, bo wygląda tak samo jak to, tylko mają powiększone grafiki i tak jak mówię, większość z Was już to zna. Nie jest to nic jakiegoś tam nowego. W dużej kolekcji wiadomo są duże takie karty. To jest ta różnica. I wzięłam sobie jeszcze, słuchajcie, arkusz z motylami. Takimi kolorowymi. Kiedyś już go chciałam, ale nie był dostępny, więc tym razem trafił do koszyka. Z tyłu są takie fioletowe kwiaty, ale tym razem nie chodziło o fiolet, tylko o te motyle. Dodatkowo wzięłam sobie takie elementy z Flower Story, bo też dostałam ostatnio tą kolekcję i nie miałam elementów, bo dostałam mały bloczek, więc no jest. I to. Z tyłu jest coś takiego i napis album. I miałam, słuchajcie, dostać też Sweet Ballet arkusz do wycięcia, ale niestety nie było. I zamiast tego na szybko, bo to była pierwsza kolekcja, która mi przyszła na myśl, jak dostałam telefon, więc sobie zamieniłam to na Industrial... nie piszę, Industrial Romance, chyba to jakoś tak było. Właśnie takie, wiecie, męskie elementy, więc to zawsze gdzieś tam wiem, że zużyję. Można z Craft O'Clockiem z tymi elementami połączyć i coś fajnego stworzyć. I dodatkowo jeszcze zauważyłam, że dostałam drugi arkusz tej Flower Story, tylko już jakby ta strona okładkowa mi się dostała. tak chyba na pocieszenie, że tego nie było, co chciałam, więc fajnie. Chociaż no zależało mi na tych Sweet Ballet, bo mam mały bloczek i no też nie mam jak uzupełnić wycinankami, co jest najważniejsze. Jakoś tak nigdzie ostatnio nie ma tych Sweet Ballet, więc no będę jeszcze szukać. No i ostatnie, co tutaj mam, to coś z Craft O'Clock. Ostatnio mówiłam, że sobie zakupiłam jeszcze starszą kolekcję z Craft O'Clock Kredki dzieciństwa. Więc dla tych, co nie widzieli jej wcześniej, dopiero trafią na te nowości, to pokażę na szybko, jak wyglądała. To już też myślę, że jak jest ta nowa, to ta chyba zniknie z półek już na dobre, bo już ją mało gdzie można dostać. Tu były takie kropki. Tła, paseczki. Tu fajnie, te kropeczki kolorowe mi się zawsze podobały. Zielone tło takie i krata. Niebieska krateczka. I takie elementy kolorowe, jakby narysowane właśnie przez dzieci. I takie czarne jak z tablicy. I zygzaczki. Więc tak się prezentują Kredki dzieciństwa. Do tej nowej będzie jak znalazł. Szkolne przygody chyba jakoś się tak to nazywało. Dobrze pamiętam? Chyba tak. I słuchajcie, też sobie wzięłam coś, co mi się już kończy. A mianowicie kolekcję, którą do tej pory uwielbiam. Jak obserwujecie mnie na kanale, to wiecie, że z niej zrobiłam już mnóstwo projektów. Dlatego i mały bloczek mi się kończy, i ten średni, i ten duży. W większości zostało mi z każdego po 1/3. A miałam plany na album jeszcze taki z naszego wypadu, gdzie do nas do Częstochowy przyjechali, no była taka wystawa zrobionych rzeczy ze złomu i właśnie auta pełne trybów i różnych takich innych postaci z bajek. No cudne to było, to jeszcze przed pandemią było i planowałam zrobić taki album na pamiątkę, no bo to właśnie są takie wystawy głównie dla zdjęć, więc chciałabym je mieć gdzieś na wierzchu, żeby móc do tego wracać i ta kolekcja mi idealnie do tego pasuje, więc wzięłam sobie i dużą jeszcze, a dlatego, że też ją bardzo lubię i wiem, że jeszcze też inne projekty będę chciała zrobić. To taki format, którego wcześniej nie miałam. To może sobie przyjrzymy, bo sama jeszcze nie zaglądałam akurat do tego. Więc jak ktoś jeszcze też nie widział tej kolekcji, to od razu taki przegląd. Fajne takie tagusie z przeszyciami, ale fajne. No, nie było wcześniej, więc super. Fajnie te przeszycia wyglądają. O, i podwójne jest. Tu robię po 2 papiery wszystkiego, tak. I tu w tą stronę to wszystko jest. Fajne. No i to auto. Ciekawie to jest zrobione. Dalej takie. Te tryby, żarówki. I te koło z pociągu. No i jeden z moich ulubionych arkuszy, taki mocno rdzawy. I ten taki komputerowy, który używam często w pracach dla męża. I ten arkusz, który akurat chyba najmniej mi się podoba. I to jest też fajne. To jest chyba nowe, bo tak, w innych nie ma takiego, ale super. Takie tło jest fantastyczne. No, podoba mi się, bo tak jak mówię, pierwszy raz z Wami ją oglądam, więc cieszę się, że się zdecydowałam na taki format jeszcze tej kolekcji. No i dobra, to jeszcze, słuchajcie, jak już jest ostatnia rzecz, to pokażę Wam jeszcze, dla tych, co nie widzieli, jak się prezentuje dużo. Tu na okładce znowuż są takie różne elementy, też jakieś takie małe tagusie. Dalej mamy pociąg. Takie niebieskie tło z różnymi jakimiś tam obliczeniami i napisami. I stare samochody, jakieś tryby. Takie rysunki, jakieś takie techniczne. I ten arkusz też jest super. Tak to wygląda w dużych. I ostatni. I to tyle, jeżeli chodzi o te zakupy z sklepiku Gosi. Że jeszcze nie wiem, czy Wam czasem nie dogram coś tutaj na szybko, bo jeszcze mam jedne nowe papiery, więc może akurat zobaczę w sumie, bo może podzielę to też na kilka części, żeby nie robić już takich długich filmików i może dogram po prostu resztę w już osobnym filmie. Będą częściej te hole, ale troszkę może delikatnie, chociaż krótsze. Więc dziękuję Wam za to, że ze mną byliście. Mam nadzieję, że znaleźliście coś dla siebie. Możecie dać znać, co Wyście kupili z tych takich nowych rzeczy, jeżeli chodzi o Mintaję. Jak Wam się podobają. I jak macie jakieś pytania, to zadawajcie. I to na tyle w dzisiejszym filmiku. Zapraszam do kolejnych. Pa, pa!